Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Otonourologia Praktyczna. Dzisiaj temat trudny, zdecydowanie trudny. Będziemy poruszać kwestię otolitów wbitych w osklepek w kanale półkolistym bocznym. Dla przypomnienia, większość otolitów, które leczymy w przebiegu łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy, to otolity luźne. Dotyczą głównie kanału tylnego, rzadko bocznego. Ale niestety zdarzają się też otolity, które wbite są w osklepek, czyli mamy postać kamicy osklepkowej, inaczej cupulolithiasis, w odróżnieniu do canalolithiasis, czyli otolitów luźnych. I jeśli mamy te otolity wbite w osklepek kanału półkolistego bocznego, to sytuacja jest naprawdę dosyć trudna i jest to dosyć trudno poddająca się forma leczenia łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy. I w dzisiejszym odcinku powiem, co zrobić w takiej sytuacji, jak sobie poradzić właśnie z takimi otolitami osklepkowymi, czyli cupulolithiasis w kanale bocznym konkretnie. Załóżmy, że to jest nasza pacjentka. Pokażę teraz dwa sposoby, jak przekształcić postać cupulolithiasis w canalolithiasis, bo generalnie to leczenie będzie się odbywać dwuetapowo. W pierwszej kolejności będziemy starać się przekształcić otolity osklepkowe, czyli cupulolithiasis, w otolity luźne, czyli canalolithiasis, albo inaczej oczopląs ageotropowy w oczopląs geotropowy, a w drugim etapie wykonamy manewr na otolity luźne w kanale bocznym, żeby całkowicie usunąć otolity z kanału bocznego. Dobrze, i teraz jakie mamy sposoby na te przekształcenia? Pierwszy sposób to manewr Gufoniego dla postaci ageotropowej. Załóżmy, że u naszej pacjentki otolity wbite są w kanał półkolisty boczny prawy. I w pierwszej kolejności, w pierwszym etapie manewru Gufoniego kładziemy na stronę zajętego ucha, czyli na prawą stronę, i pacjentka przebywa w tej pozycji przez minutę. To jest klasyczny manewr Gufoniego teraz, który robimy dla postaci ageotropowej. W drugim etapie, kiedy minuta minie, pacjentka obraca głowę do sufitu i pozostaje w tej pozycji przez kolejną minutę. Załóżmy, że minuta mija. Pacjentka powoli spuszcza nogi w dół na podłogę i z tą głową skręconą cały czas powraca do pozycji siedzącej. Tak, i to jest koniec manewru. Czyli to był manewr Gufoniego dla postaci ageotropowej, czyli pierwszy sposób, żeby przekształcić otolity osklepkowe w otolity luźne w zakresie kanału bocznego. A teraz drugi sposób, co możemy zrobić, żeby uwolnić otolity osklepkowe, żeby przekształcić je w luźne i dalej wykonać tradycyjny manewr. Teraz pokażę właśnie ten drugi sposób. Chodzi o manewr head shaking in the horizontal plane, czyli manewr potrząsania głowy w płaszczyźnie kanału poziomego. W tym wypadku pacjentka siedzi sobie na brzegu leżanki, wykonuje taki skłon do przodu, taki dosyć głęboki, żeby głowa była w poziomie, mniej więcej w ten sposób. I teraz pacjentka musi wykonać serię takich szybkich, naprzemiennych ruchów głową w prawo i w lewo z częstotliwością 3 Hz na sekundę, czyli 3 takie uderzenia jakby w ciągu jednej sekundy przez 15 sekund. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Tak jest. 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund. Ok, widzieliśmy, że pacjentka szybko wstrząsała głową w płaszczyźnie kanałów poziomych po to, żeby otolity z osklepka oderwały się i wpadły sobie do kanału półkulistego bocznego, żeby przekształcić tą postać właśnie osklepkową w nieosklepkową z otolitami luźnymi. Dobrze, czyli widzieliśmy dwa sposoby, żeby przekształcić cupulolithiasis w canalolithiasis w kanale bocznym. Ale oczywiście na tym nie koniec, bo mamy teraz luźne otolity w kanale bocznym i trzeba coś z nimi zrobić, trzeba je usunąć z tego kanału, żeby pacjentka poczuła się dobrze, żeby ustąpiły zawroty głowy. No i teraz możemy oczywiście wykonać tradycyjny manewr roll, inaczej manewr Lemperta, inaczej manewr barbecue, opracowany przez profesora Thomasa Lemperta w roku 1994.
I ten manewr ma jakby dwie wersje, wersję 270 stopni, wersję 360 stopni. Natomiast dzisiaj pokażę pewną modyfikację tego manewru roll, mianowicie manewr roll and rest, czyli obróć się i odpocznij. Jest to bardzo ciekawa postać tego manewru roll, która służy do usuwania otolitów z kanału bocznego i po tym naszym przekształceniu, kiedy przekształciliśmy już kupol litiasis w kanał litiasis, czyli otolity osklepkowe w otolity luźne, można wykonać właśnie taki manewr roll and rest, czyli obróć się i pozostań albo odpocznij dobrze. I teraz załóżmy, że zajęta jest strona prawa u naszej pacjentki. Pacjentka kładzie się szybko na prawy bok, czyli na stronę zajętego ucha. W porządku. Pozostaje w tej pozycji przez około minutę. Następnie przekręca się w stronę niezajętego ucha, czyli najpierw na plecy. Przekręca się pacjentka na plecy i leży sobie na plecach. Głowa patrzy się w sufit. Tak jest. W tej pozycji pacjentka przebywa przez kolejną minutę. I w trzecim etapie pacjentka przekręca się całym ciałem na lewy bok i leży teraz na lewym boku. I na tym lewym boku kończymy manewr. Pacjentka pozostaje na tym lewym boku, czyli na stronie niezajętego ucha przez 12 godzin, czyli do samego rana. W praktyce najlepiej ten manewr zrobić właśnie przed pójściem spać na noc. Kiedy wykonujemy manewr, roll and rest, obróć się i odpocznij i pozostajemy na stronie niezajętej przez 12 godzin, czyli do samego rana. Dobrze, a teraz model diagnostyczny i pokażemy, jak to wszystko działa, podsumujemy, jak to działa przy użyciu modelu diagnostycznego. Najpierw manewr Gufoniego. Załóżmy, że otolity są w kanale półkulistym lewym, więc pacjentkę przerzucamy na lewy bok. W ten sposób. Otolity zaczynamy sobie tutaj z osklepka spływać w dół, odrywać się i spływać w dół. Pacjentka leży przez minutę. Następnie wykonuje szybki zwrot głową do góry w ten sposób i widzimy, że otolity przesuwają się coraz bardziej w kierunku nieosklepkowego końca kanału półkulistego bocznego w kierunku łagiewki i tam się powoli te otolity chowają. I z tą głową skręconą pacjentka następnie siada. To był manewr Gufoniego. Manewr wstrząsania głowy w płaszczyźnie kanału poziomego, czyli head shaking in the horizontal plane, polega na tym, że pacjentka wykonała głęboki skłon do przodu i widzimy, że kanały poziome są w płaszczyźnie pionowej w tym wypadku i w płaszczyźnie tych kanałów poziomych pacjentka wykona serię szybkich obrotów przez 15 sekund z częstotliwością 3 Hz na sekundę. I widzimy, że takie wstrząsanie powoduje, że otolity z osklepków fizycznie zaczynają się odklejać, odrywać siłą inercji, bezwładności i sił przyspieszająco opóźniających zaczynają się odrywać i wpadają do kanału. I w ten sposób z otolitów osklepkowych przyklejonych robią się otolity luźne, luzem pływające w kanale półkulistym bocznym. Dobrze, i po przekształceniu kupol litiasis w kanał litiasis przy użyciu jednego z tych dwóch sposobów trzeba wykonać manewr roll and rest, czyli obróć się i odpocznij. Załóżmy w tym wypadku, że zajęta jest strona lewa. Pacjentka leży na stronie lewej przez minutę. Może skręcić tylko głowę w lewą stronę, bądź leżeć całkowicie na lewym boku, to już jakby nie ma znaczenia, ważne jest położenie głowy. W drugim etapie pacjentka przekręca głowę w stronę niezajętego prawego ucha, czyli tego. Znowu leży minutę i w trzecim etapie pacjentka przekręca się na prawą stronę. Natomiast kanał zajęty, czyli lewy, w tym wypadku jest już pusty, ponieważ otolity już spłynęły i w tej pozycji, czyli w pozycji na niezajętym uchu, czyli na prawym uchu, pacjentka przebywa przez 12 godzin po to, żeby te otolity mogły spokojnie sobie spłynąć tutaj do łagiewki.
Dobrze, zdaję sobie sprawę, że ten temat jest naprawdę trudny. Zjawisko cupulolityazis w kanałach półkolistych bocznych jest zjawiskiem rzadkim, niemniej jest spora grupa pacjentów, którzy cierpią na tą odmianę. No i musimy znać jakieś sposoby, żeby tym pacjentom pomóc. Nie zawsze udaje się to za pierwszym czy za drugim razem. Czasami trzeba się pomęczyć, trzeba wykonać więcej powtórzeń. To nie jest tak jak w kanałach tylnych przy luźnych otolitach, że w zasadzie manewr Pleya pojedynczy czy Zemonta załatwia sprawę. Tutaj czasami trzeba wykonać więcej powtórzeń i trzeba to zrobić dokładnie. Nie zawsze poddaje się to tak łatwo leczeniu. Tym niemniej mam na to sposoby i również te trudne postacie łagodnych napadowych położonych zawrotów głowy możemy leczyć. Tymczasem to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.